Witam Was w nowej serii na kanale, w której poszukamy najciekawszych gadżetów związanych z muzyką elektroniczną, jak i festiwalami, które są dostępne na AliExpress. Zapewne widzieliście już mnóstwo tego typu filmów na YouTube, bo jest to jakże popularny trend, ale nikt nie szukał gadżetów związanych właśnie z muzyką elektroniczną i z tym, jak możemy się bawić na festiwalu, jak możemy wyrażać siebie poprzez różne gadżety. I dlatego tematem przewodnim tego odcinka, pierwszego odcinka, w którym będziemy szukać najciekawszych rzeczy, są maski. No w sumie nie do końca będziemy szukać, bo już znalazłem najciekawsze rzeczy, żeby tutaj nie zanudzać. Także za chwilę je pokażę, omówię i zamówię. Zapraszam do oglądania. Dum dy dum dy dum dy dy dy. Tak, wiem, że zapewne wasza tablica jest zawalona już tego typu filmami, gdzie tam są kosmetyki, gdzie są różne rzeczy do samochodu i związane z elektroniką, ale pomyślałem, że fajnie byłoby poszukać jakichś rzeczy, które możemy zabrać ze sobą na festiwal czy na jakąś inną imprezę właśnie związaną z muzyką elektroniczną. I też pomyślałem, że fajnie by było, gdyby te odcinki były jakoś zorganizowane tematycznie. I pierwszym tematem i pierwszymi rzeczami z kategorii, jakiej będziemy szukać, to są maski. Także rzeczy, które możemy założyć na twarz i które w jakiś sposób mogą wzbogacić albo nasz cały ubiór, albo nasz cały strój i koncept na to, jak chcemy wyglądać. Co prawda, szukając tego, okazało się, że dużo z nich jest związana z jakiegoś rodzaju oświetleniem, ale postarałem się znaleźć najciekawsze rzeczy i też stosunkowo tanie rzeczy, tak żeby coś tutaj pokazać. Patrzę w prawą stronę, ponieważ tutaj mam monitor, także przechodzimy do omówienia pierwszej rzeczy, którą jest, no jak zapewne się domyślacie, maska. Generalnie jak zobaczyłem ten projekt, to myślałem, że to jest jakiś fake, to znaczy wiecie, że zdjęcia są troszkę podkręcone, ale na szczęście na AliExpress mamy możliwość zobaczenia opinii klientów i tym samym prawdziwe zdjęcia po tym, jak już paczuszka doszła i okazało się, że no naprawdę tak to świeci. Tutaj o, możecie zobaczyć, że to nie jest fake, faktycznie zdjęcia pokazują, że faktycznie mocno to świeci, ale wróćmy do początku. Generalnie jest tutaj jakiś bonus dla nowego użytkownika. Ja też przyznam, nie jestem ekspertem od AliExpress i to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle korzystam z tego serwisu, żeby coś zakupić. Także nie będę tutaj ściemniał i się wymądrzał. Są promocje w każdym razie i przeceny różnego rodzaju, także skorzystałem z tego i akurat dzisiaj, czyli 13 listopada, nagrywam ten odcinek, który prawdopodobnie wrzucę nieco później. Patrzyłem na różnego rodzaju tutaj te oświetlenia. Wiem, że są dostępne tryby świecenia, o czym wspomina właśnie tutaj sprzedawca, ale sami przyznacie, że spośród tych wszystkich dostępnych opcji, które właśnie teraz przeklikuję, no generalnie ta jest najciekawsza. Przepraszam, ta, okej, okay, już się włączyło. Ta jest najciekawsza. O, jak się okazuje, jest nawet jakiś filmik, także możemy zobaczyć, co tu pokazują. No w sumie co, no że świeci faktycznie w ten sposób. Okej, okay, są dwa tryby świecenia, ten jest migający i ten jeszcze szybciej migający, także to chyba te dwa, o których ludzie wspominali w recenzjach, bo czytałem. No wygląda to serio fajnie. Nie chcę czytać tych tłumaczeń i opisów, bo to co tutaj jest napisane, to w ogóle no aż ciężko czasami zrozumieć. W każdym razie jest to zasilane przez dwie baterie AA. No i można sobie właśnie wybrać różnego rodzaju te kolorystykę. I są dwa tryby świecenia, czyli ten migający szybko, no i jeszcze szybciej. Myślałem naprawdę, cały czas miałem takie przekonanie, że to jest wszystko podkoloryzowane i wiecie, wzmocnione kolory, żeby jeszcze jakoś tam skłonić do zakupu. Ale zdjęcia ludzi przekonały mnie, że jednak warto w to zainwestować, tym bardziej, że jest promocja, no to w sumie czemu nie? I myślę, że naprawdę fajnie wygląda i że warto spróbować, tym bardziej, że recenzje odnośnie całego sklepu też są jak najbardziej pozytywne, no więc jeszcze kolejny powód, żeby spróbować. Wszystkie linki też wrzucę w opisie filmu, jeżeli ktoś by chciał konkretnie to kupić. Będą też przy kolejnym filmie, w którym już będę omawiał i recenzował to, co przyszło, ale zobaczmy następną rzecz, którą jest... No, w sumie też maska, ale tym razem nie na całą twarz. I nieświecąca, co uwierzcie mi jest wyróżnieniem w tej kategorii, bo jednak większość rzeczy tutaj tak czy inaczej świeci. Tutaj celowo wyłączyłem dźwięk z filmiku, bo leci kawałek The Chainsmokers, także zobaczmy najpierw sobie nagranie, o co chodzi. W teorii maska ta nie jest jakby typowo jakby przeznaczona do cosplayi czy jakichś tam zastosowań na festiwalach, ale uznałem, że no fajnie wygląda, to jest po pierwsze, a po drugie ma w sobie filtry. Są różne imprezy w różnych lokalizacjach, prawda też jest taka, że czasami się unosi dużo pyłu, więc sam koncept oprócz wyglądu, ale sam koncept na to, żeby filtrować powietrze i nie oddychać jakimś pyłem, to jest no myślę ciekawe rozwiązanie. Tutaj pokażę różne wersje kolorystyczne, jakie są dostępne. No wszystko jest takie raczej
nazwijmy to futurystyczne. Czego mi najbardziej się spodobał ten projekt właśnie czerwony z czarnym, w sumie nie wiem, to takie ciężko znaleźć, jakieś graffiti powiedzmy. No, no i tak to wygląda, podoba mi się też ta metalowa wstawka i też co ciekawe można dokupować oddzielnie te filtry, bo to była pierwsza moja myśl, no super, że jest taka maska, jest ona filtrująca, ale zapewne jak będziemy chcieli kupić do niej filtry, no to nigdzie nie będą dostępne, jak się okazuje są dostępne i można je kupić sobie w całych zestawach. Także tak to wygląda, zobaczmy jakieś zdjęcia tutaj z bliska. A i tam jest jeszcze ważna sprawa, że kanina, tutaj może przeczytam jakie jest napisane. Nasz produkt jest wykonany z tkaniny do nurkowania, jest miękka, gładka, elastyczna i trwała. Także to też w sumie zachęca, że to nie jest jakiś, wiecie, taki banalny materiał, tylko coś ciekawego. I tutaj jest tak, jest też potwierdzenie, że ten klip na nosie jest wykonany z aluminium i że może być regulowana. I co? I zobaczmy dalej. Generalnie to jest opisywane jako coś do jazdy na rowerze i jakby no w tego typu sportowych zastosowaniach. W teorii nie jest na festiwale, ale myślę, że fajnie wygląda i można to przetestować i zobaczyć, jakby to wyglądało. Tym bardziej, że mówię, są różne festiwale, są różne warunki, czasem jest dużo pyłu, szczególnie wiecie, jak jest ciepło, a bawimy się, no nie wiem, na jakimś piasku powiedzmy. No to też można sobie z tego skorzystać. Jedno, że wygląd, drugie, że przyjemnie się oddycha. Wygląda to naprawdę, jeżeli chodzi o wykonanie, to po fotkach to wygląda absolutny sztos. W ogóle też recenzje tego są super. Zobaczmy jeszcze, jak ludzie wstawiali jakieś fotki. Okej, okay, tu są jakieś, okej, okay, to jest ze zwykłego. Tutaj jakiś ziomek w masce. Kurna, jaki ten, jaką wełnę ma na klacie. Ten wziął całkowicie czarną. Ale ogólnie naprawdę fajnie to wygląda. Same te filtry, możliwość ich dokupowania, że nie jest to, wiecie, takie na raz. Myślę, że fajna opcja. O, tutaj jakaś zawodniczka. Ona chyba nawet ma tę maskę, co właśnie ja zamówię. Tę kolorystykę. Ten klip w ogóle taki większy się wydaje niż na zdjęciu. Ciekawe, czy on taki duży będzie w rzeczywistości, jak to przyjdzie. No, ale w każdym razie to jest druga rzecz na twarz. Druga maska częściowa, zakrywająca dół, jednocześnie z filtrem. No, sam koncept jest jak najbardziej ciekawy. Tym bardziej ta różnorodność grafik. Można sobie to dopasować. Także to jest opcja numer 2. I przechodzimy do produktu numer 3. A, jeszcze zapomniałem. Cena tego. Cena. To aktualnie w momencie, gdy ja to kupuję, jest 15 zł. 58 groszy. I przechodzimy do rzeczy numer 3. Na trójce tutaj dałem okularki. Teraz tak, te okulary, znaczy nie wiem czy dokładnie te, bo to w sumie nigdy nie wiadomo, ale te albo podobne widziałem na Sunrise, wiele osób nosiło. Nie wiem dokładnie czy to były te, okej, okay, ale widziałem, nawet były jakieś zdjęcia w fotorelacji z tego co pamiętam, którą robiła Sandra z Sunrise Festival. Właśnie było chyba jakieś osoby w tych okularach, a i w tej masce wcześniejszej, którą pokazywałem, o w tej. Też miał jeden gość chyba zdjęcia. Nie wiem, czy to były dokładnie te, ale ten koncept. I teraz co? No w sumie okularki... Myślę, że każdy się domyśla, o co chodzi. No i sytuacja jest bardzo prosta. Mamy okulary z przewodem, który jest podłączony do pilota, w którym jest też bateria, czyli jak zawsze zasilanie przez baterię, czyli musimy gdzieś to schować sobie do kieszeni. To, co jest fajne i to, co ja od razu dostrzegam i uważam, że przekonało mnie w ogóle do tego produktu, jest to, że te kable, które świecą, są od razu w danym kolorze, nie? Czyli nie jest tak, że one są przezroczyste i są barwione na jakiś kolor, tylko one od razu są w tym kolorze, jaki chcemy uzyskać, co oznacza, no, że naprawdę będzie to mocno świeciło. I też patrzyłem na recenzję tego produktu i faktycznie nawet tak jak ludzie wstawiali realne fotki, to no super to świeciło. Nawet bardziej, lepiej niż się w ogóle spodziewałem, że to może świecić. I fajnie to wyglądało jako taki, wiecie, gadżet. Teraz jeszcze zobaczę, tu wszystkie fotki widzicie po kolei, jak to wygląda. Oczywiście wiadomo, no, na tych zdjęciach to wszystko super idealne i w ogóle, ale zobaczymy jak to przyjdzie na miejsce. I tutaj zdjęcia są ludzi, jak to przyszło. No co, no generalnie no duży kawałek świecącego plastiku. Ale fajnie wygląda, więc w sumie czemu nie. O właśnie, to ten kolorystykę, co chciałbym zamówić, właśnie tego typu. Jedyne co też się zastanawiam, to czy będzie to równo świeciło, wiecie, czy te przewody będą równo oświetlone. Mam nadzieję, że tak. Ale to mówię, zobaczymy jak dojdzie na miejsce. I co, cena tego w tym momencie, gdy zamawiam, to jest 15,50, czyli cały czas się obracałem mniej więcej w podobnych kwotach, jeżeli chodzi o zamówienie. I teraz tak, produkt numer 3. Nie jest to zbyt wyszukany produkt, ok. Przyznam się, że wpisywałem wyszukiwarkę Mala, ale nic nie wyskakiwało, więc uznałem, że próbujemy innego rodzaju maski i po prostu znajdę jakąś kominiarkę, która maksymalnie przypomina tę kominiarkę, której chodzi Mala. I znalazłem taką oto. Powiem szczerze, że najbardziej przypomina. Może te nawet... Nie wiem, bo te czarne, one zawsze mają taką słabą ostrość i ciężko dostrzec jakieś tam szczegóły. W sumie na tych bardziej widać. O, przepraszam, na tej. Że jest oprzywane są te kanty, co już dobrze wróży. Tutaj akurat ta wersja nie ma otworu na usta, natomiast znalazłem oczywiście taką, która ma, jest czarna.
Więc zakładam, że to jest ten sam projekt plus otwór na usta. No i cena jest 14 zł. A i to co ważne jeszcze jedna rzecz jest istotna, bo szukałem, żeby to jak najbardziej było zbliżone do tego konceptu, jaki jest u Mala. I tam jest takie coś, że to jest takiego, no nie wiem, pełniastego materiału wykonane, takiego grubego. I taki też tutaj znalazłem. Nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie na festiwale, bo może trochę grzać w głowę. No ale kryterium było takie, żeby było podobne do tego, w czym chodzi Mala. Także no, to wiadomo, no to było główne kryterium i podług tego działałem. No i co? No i w sumie to wiadomo, no zastosowania są głównie jakieś sportowe pokazane. Ale no nam chodzi o co innego. Wygląda w sumie na nadspodziewanie dobrze wykonane. Zaraz zobaczymy, czy są jakieś opinie od ludzi. O, są. I tak samo jest to obszycie wokół ust. To też fajna sprawa. No nie wiem, no całkiem porządnie to wygląda, opinie są spoko, nie wiem, no ja jestem pozytywnie nastawiony do tego, że będzie to fajnie wyglądało, także tutaj też leci zamówienie i tutaj nie ma co się rozwodzić, no generalnie inspiracją był Mala i jego maska, jako że tematem przewodnim tego odcinka są maski, no to sami rozumiecie. Dobra, przechodzimy dalej i teraz tak. Okej, okay, trochę łamię koncepcję, bo to nie jest maska, ale myślałem nad tymi różnymi świecącymi butami, gdzie wiecie, możecie zobaczyć na festiwalach, jak tam ktoś shuffle, czy jakiś inny rodzaj tańca uprawia właśnie w świecących butach. No i pomyślałem, że okej, okay, może takie buty, ale buty zawsze były trochę drogie, znaczy za drogie na tyle, na ile chciałbym w to zainwestować w tym momencie, więc pomyślałem, no a może coś się da jakoś inaczej. No i znalazłem takie świecące sznurowadła. W zasadzie ciężko mi to jakoś opisać, czy to są dokładnie tak świecące sznurowadło, bo to są te same przewody, które są w maskach, tylko po prostu mają inne zakończenie, ale koncept jest generalnie ten sam. No to co, jedyna rzecz jakiej się obawiam, to to, że one nie są w tym kolorze, na jaki świecą, tylko jest takie żelowe wypełnienie, które ma jakieś rozprowadzać ten kolor. Nie wiem, czy to będzie dokładnie wyglądało jak na tych fotkach, jestem troszkę sceptyczny, ale uznałem, że chcę spróbować, bo może się okazać, że to jest fajna i tania alternatywa dla no, butów świecących, bo te sznurówki, teraz wam pokażę, kosztują w tym momencie jakieś 9,70 zł. No więc w sumie porównaj do butów, które są za 50, 60, 70 i w górę, no to wydaje się to całkiem ciekawe. Zobaczmy na zdjęcia. Właśnie te zdjęcia no nie przekonują za bardzo do zakupu, ale też wiele osób je robiło po prostu przy dziennym świetle. No to no w tej konstrukcji raczej przy dziennym świetle się nie spodziewałem cudów. Znaczy jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w nocy. No ale uznałem, że warto spróbować, jeżeli chodzi o taką koncepcję na świecące buty. Ale nie świecące buty, tylko w tym wypadku sznurowadła. Cena też odpowiednio niższa, także zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No i wracamy do tematu masek, a jak temat masek, no to nie mogło zabraknąć kogo? No oczywiście, że Marshmello. Najciekawsza rzecz jest taka, że jak szukałem jego hełmu, to okazało się, że wpisując Marshmello praktycznie nic nie wyskakuje. Dopiero po wpisaniu Marshmello jako konkretnie pianki, ale tej do jedzenia, a nie jego aliasu, dopiero pojawiają się jakieś różnego rodzaju gadżety i przedmioty. No i w tym oczywiście hełm. Co ciekawe, jest bardzo duży rozstrzał, jeżeli chodzi o hełmy, bo albo są mega takie pro, które kosztują no bardzo dużo, bo tam 250, 300 i w górę, jeżeli chodzi o koszt, już dochodzą do takich naprawdę pro, które mają taki uchwyt na głowę w środku i z regulacją i w ogóle cuda niewidy. Albo są właśnie takie rozwiązania dla nie. Niektóre wyglądały jak totalny badziew, to znaczy były z jakiegoś takiego materiału, który w ogóle nie trzymał kształtu. Tutaj pojawiła się jakaś taka konstrukcja pomiędzy, z naciskiem na niską cenę. Szczególnie zamawiam wersję bez świecenia, bo jest najtańsza. Wersja bez żadnego oświetlenia kosztuje 19,70 w tym momencie. Z oświetleniem no około 3 dyszek. Na zdjęciach wygląda no w sumie zadziwiająco dobrze i to jest właśnie najciekawsza sprawa. Że ten kask hełm nie przychodzi cały złożony, tylko żeby obniżyć te koszty transportu i tak dalej. Całość jest rozłożona. Czyli dostajemy taki rondel, wokół którego wijamy tę maskę z dociętymi oczami i uśmiechem. No i zamykamy to jako całość. Na środku jest taka gąbka na głowę plus jakiś chyba uchwyt. W sumie nie wiem, od czego jest ta guma do końca. Może nie wiem, żeby od spodu, żeby nie latało czy coś. Pewnie o to chodzi. No i co? No to wiadomo, no zdjęcia są pomieszane z tymi Marshmello, gdzie on ma super pro kask, z tymi, gdzie kupujemy ten produkt. Jestem troszkę sceptyczny, bo jednak to jest jakiś materiał. Jestem ciekaw, jak dobrze będzie to trzymało kształt i w ogóle w jakim stanie to dojdzie. Chciałem spróbować jakiegoś rozwiązania tańszego, jeżeli chodzi o kask Marshmello, zanim te pro jakieś wchodzą. Nie ma też to zbytnio dużo recenzji, także no nie wiem, no to jest duże ryzyko, że tak powiem, ale cena 19,70. Możemy spróbować, tak? No tu nie było wielkiego pola do popisu. Mówię, spróbujemy. Tyle o Marshmello i przechodzimy do kolejnej maski, kolejnego gadżetu, którym jest...
Słynna maska Gaja Favkesa, którą możecie kojarzyć chociażby z filmu V jak Vendetta. I co? No i to chyba ten koncept każdy zna. Pewnie część osób kojarzy to z twórczością Nicky Romero i słynnym kawałkiem Toulouse. Co można mówić o takiej masce? No co? No maska jak maska, no. Cena 5 zł. Czy tam nawet można mniej, o, nawet jest 4,50, czy tam 5, można sobie założyć za 5 zł maskę. W sumie czemu nie? W ogóle najciekawsze jest to, że tu jest dużo wersji, ale ta najbardziej klasyczna jest najdroższa za 8,80. To też jest ciekawe. Ta jest za 4,50 i tak dalej, a ta taka najbardziej klasyczna i matowa jest za 8,80. Nie wiem, ciekawe. No, generalnie uznałem, że zamówię jedną, ale potem w sumie Patrycja mówi, no dobra, ale to jest za 5 zł, to może weź dwie. No pomyślałem w sumie, no czemu nie, bo podobała mi się ta złota i chciałem ją sprawdzić, ale też chciałem zobaczyć tę klasyczną za 4,50. Ja mówię, dobra, no to spróbujemy tych dwóch, także ta i ta leci do zamówienia. No nie ma co za bardzo o tym się rozgadywać, no co, no po prostu maska, kawałek plastiku z gumką z tyłu, żeby to jakoś trzymało. Jest jakiś, powiedzmy, no klasyka gatunku, jeżeli chodzi o rzeczy na festiwale, bo gdziekolwiek byliście, to pewnie spotkaliście co najmniej jednego takiego gościa, który ma już taką maskę, ale mówię, dobra, sprawdzimy, jestem ciekaw tego gadżetu. I co, dochodzimy do ostatniego przedmiotu, niestety. Jest to wisienka na torcie, no bo jak mogło w zestawieniu o maskach zabraknąć słynnej maski Borisa Brejszy, podkreślam, wenecka maska, w zasadzie, powiem tak, orientowałem się w temacie, jak zdobyć maskę, która najbardziej przypomina tę, którą nosi Boris, i jest to dosyć trudna sprawa, bo znalazłem jeden sklep gdzieś za granicą, gdzie ta maska kosztowała w granicach 90 euro i była w zasadzie bliźniacza podobna do tej, której chodzi Boris, no ale to jest 90 euro, więc są takie opcje, że albo kupujemy w momencie, kiedy on ją wrzuca do sklepu, co wrzuca okazjonalnie i ona tam kosztuje chyba w ogóle jeszcze dużo więcej, już nie pamiętam dokładnych cen, ale jest to nie dość ograniczona ilość, to jeszcze, no jeszcze cena duża, albo kupujemy z tamtego sklepu, o którym teraz wspominałem za 90 euro, albo wchodzimy na AliExpress. Jeżeli ktoś będzie szukał tego typu rzeczy, to jest to po prostu maska wenecka, w ogóle można sobie przeczytać historię o tych maskach, to jest całkiem w ogóle oddzielna sprawa i ciekawy temat, ale szukałem takiej, która jakby w tych szczegółach najbardziej przypomina tę, którą nosi Boris, czyli zwracałem uwagę na to, jaki jest ten układ ust, no i malowanie. No niestety idealnie się nie da i najbardziej takiej podobnej nie było, bo maska Borisa tutaj w tej górnej części nad brwiami nie ma żadnych malowań, tylko jakby takie podkreślenie, w ogóle te brwi są takie dużo ostrzejsze. No jeżeli chodzi o ten, nazwijmy to, pióropusz, są dodatkowe jeszcze takie z nutkami, no jest, wiadomo, no dużo bogatsza wersja, tak? Tutaj jest tańsza, ale nie za 90 euro, tylko, czy tam więcej, tylko za 47 zł. Generalnie te maski kosztują około tam 70-80, tutaj się udało znaleźć za 47, bo jakaś promocja, bo coś tam, więc uznałem, że a niech będzie, tym bardziej, że sporo tu szczegółów widać na zdjęciach i różnych jakichś detali, także no przekonało mnie to. Jeszcze gdyby tutaj były, tak jak jest motyw, tutaj widzicie na czole tych nutek, gdyby tutaj jeszcze były te pióropusze z nutkami, no to już naprawdę byłoby to bardzo blisko oryginału. No ale mówię, dobra, sprawdzimy tę. Także wszystkie linki też podam i zobaczymy, jak to przyjdzie. Wygląda to naprawdę fajnie. Jedyne, co się boję, no to to, że to jest duża ilość detali. Jest to też plastik. Ciekaw jestem, w jakim stanie to w ogóle dojdzie. No i jak te detale zostaną utrzymane w stosunku do tego, co jest na fotkach, bo no na fotkach to wygląda jako no ogromny wypas. Nie oszukujmy się, no wygląda to super. Tutaj na tym zdjęciu na przykład widzicie, że no nie do końca jest to równo pomalowane z liniami. Nie wiem, zobaczymy. Może to też każda sztuka jest inna. Może akurat trafi jakąś idealną, kto wie. No to jest maska Borisa Brejszy, którą też zamawiam. Kolor niebieski. Tak, na niebieski się zdecyduję, bo chyba też jakoś tam najbliżej tego, w czym on chodzi. Także będzie kolor niebieski. Także tak wygląda to zamówienie. Nie wiem, kiedy to wszystko dojdzie. Zobaczymy, bo to wiadomo, no to jest AliExpress. Kto wie, kto wie. Jak tylko dojdą te rzeczy, to oczywiście zrobimy unboxing. Pokażę wam, jak to wszystko wygląda. I co jeszcze ciekawe, część rzeczy albo wszystko, jeszcze nie wiem do końca, zrobię konkursy, w których to rozdam. Także warto śledzić tę serię, bo można sobie zdobyć fajne gadżety. Czy mam nadzieję, że fajne i że to przyjdzie w jakiejś rozsądnej jakości. Będzie fajnie się tym podzielić. Także śledźcie kolejne odcinki. Mam nadzieję, że spodoba wam się ta seria. Myślę, że jest to coś nowego, jeżeli chodzi o tematykę EDM. I też można się przygotować jakoś do nadchodzącego sezonu, który zapowiada się wyjątkowo bogato, w tym na przykład będą występy Borisa Brejszy oczywiście, więc można sobie pójść na występ już w masce, także będzie sporo czasu, żeby się przygotować do kolejnego sezonu, pozamawiać rzeczy, a co warto zamówić, tego dowiecie się właśnie w tej serii, gdzie sprawdzę dla was, na co warto przeznaczyć swoje pieniądze i czym warto zainteresować się na AliExpress. Na koniec przypominam, jeżeli spodobała wam się ta seria, chcecie, żebym to kontynuował,
to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Przypominam również o subskrypcji kanału, wpadajcie na wszystkie social media, Essential Music. I tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.